Krzysztof, najbliższy wyjazd do Lubina i tak na początek naszej rozmowy na temat tego meczu, to jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z Lubinem, bo chyba nie najprzyjemniejsze po tym, co się stało dwa sezony temu? Nie chcesz do tego wracać, bo można powiedzieć, że to był nieszczęśliwy wypadek. No, trudno, zdarzyło się, miałem pół roku przerwy, także no także tyle. Na pewno Lubin jest takim zespołem, który nam nie leży, bo zawsze mamy zacięte boje z tym zespołem i praktycznie wynik oscyluje w granicach remisu i walczymy zawsze do samego końca z tym Lubinem, dlatego będzie to niezwykle ciężki rywal. No właśnie, Lubin na pewno nie jest zespołem, który od początku występów Azotów w Superlidze leżał temu tej drużynie puławskiej. Ale też w ostatnich sezonach, w ostatnich grach Azotom nie leżał Chrobry Głogów. Wczoraj okazało się, że po pierwszych 15-20 minutach, kiedy rzeczywiście czuć było tą presję i widać było presję w waszych poczynaniach, później, brzydko się wyrażę, może ktoś z Głogowa tego posłucha, no ale roznieśliście Głogów, bo 11 bramkami zwycięstwo na poziomie Superligi to nie zdarza się zbyt często. No zgadza się, te początki w naszym wykonaniu nie są dobre i to widać od paru meczy. Ta presja na pewno też troszkę ciąży na nas, bo wiadomo, że musimy wygrywać praktycznie te wszystkie mecze. Dlatego, no mówię, te początki są w naszym wykonaniu złe, ale potem dobrze, że się troszkę z tego oszczęśliśmy i no pokazaliśmy w końcu tą naszą bardzo dobrą grę. Jeszcze wróćmy do tego wczorajszego spotkania, też w kontekście oczywiście występu najbliższego w Lubinie. Ja nie przypominam sobie, Krzysztof, twojej sytuacji, żebyś ty zszedł za gradację kar z parkietu. To też świadczy o tym, że drużyna cała we wczorajszym meczu po tym nieudanym początku mocno się nakręciła i taka sytuacja, że jest dużo kar, to nie wynika z brutalnej gry, ale właśnie z twardej gry w obronie i taką grę wczoraj pokazaliście. Powiem tak, ja też dawno nie pamiętam, kiedy dostałem czerwoną kartkę z gradacji kar, ale tak jak pan powiedział, cały zespół musi walczyć, musi być agresywny, bo jeśli sędziowie widzą, że jeden zawodnik tylko gra agresywnie, to będą wyrzucać od razu na dwójki, a wczoraj pokazaliśmy, że wszyscy walczyli, wszyscy, że tak powiem brzydko mówiąc, napierdzielali i właśnie o to w tym chodzi, żeby cały zespół brał w tym udział, a nie tylko pojedyncze osoby. Spotkaliście się dzisiaj na pierwszym treningu po tym wczorajszym meczu, ale pewnie już wczoraj w szatni była rozmowa o tym, takie nakręcanie się wzajemne, pozytywne oczywiście, przed meczem w Lubinie, bo tak, dwa zwycięskie mecze pucharowe, awans do ćwierćfinału Challenge Cup, wygrana pewna z Chrobrym Głogów, to na tym etapie Superligi to naprawdę jest ważna rzecz, bo to was psychicznie też odpowiednio nastawia. No oczywiście, że tak, już wczoraj po meczu humory były inne i humory nam dopisywały, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to się mówi, dlatego o tym Głogowie już można zapomnieć i teraz musimy myśleć o Lubinie, bo mówię, to będzie bardzo ciężki wyjazd. Oni też walczą o play-offy, także naprawdę będzie ciężko, ale mówię, jest ten impuls dobrej gry wczorajszej, także oby już w każdym następnym meczu tak to wyglądało jak wczoraj. To teraz powiedzmy jeszcze o Lubinie. Na kogo tam trzeba zwrócić szczególną uwagę? Poza osobą trenera, który jest chyba najbardziej doświadczonym trenerem obok trenera Skutnika w lidze, trener Szafraniec. A kto, jeśli chodzi o zawodników na parkiecie? Znaczy tak, nie można też wyróżniać pojedynczych zawodników, bo wiadomo, że Lubin ma też 15 wyrównanych zawodników, także musimy uważać na wszystkich, ale przede wszystkim tam całą grę im robi Dawid Przyszek na środku, dlatego pewnie szczególnie będziemy musieli uważać na niego, bo granie konwencjonalne, podania dookoła, także mówię, musimy uważać na cały zespół, ale przede wszystkim na Dawida, który im tą grę całą tam robi.